Gdyby się zastanowić nad najpopularniejszymi przyprawami, z których korzystamy w naszych kuchniach, to dojdziemy do wniosku, że miażdżąca większość z nich pochodzi z roślin. Jednak o ile zazwyczaj wiemy mniej więcej, jak powstaje koperek czy pietruszka, to często korzystamy też z przypraw roślinnych, o których właściwie nic nie wiemy. Po czym właściwie są goździki, gałka muszkatołowa lub gwiazdki anyżu? Co to za rośliny? Gdzie rosną? Jak wyglądają? Na takie pytania chciałbym odpowiedzieć Państwu w tym odcinku, oczywiście z perspektywy botanicznej. Za tymi odpowiedziami kryją się niekiedy bardzo ciekawe i zaskakujące historie. Nie jest jednak moim zamierzeniem wymieniać w tym odcinku wszystkich ziół jak majeranek czy szczypiorek, a opowiedzieć o tych, które, choć są powszechnie znane, to pochodzą z nieznanych nam roślin, zazwyczaj rosnących daleko od naszej strefy klimatycznej. Zapraszam. Na początek trzeba zauważyć, że dominacja roślin w świecie przypraw jest wręcz przytłaczająca. Co prawda najpowszechniejsza i najważniejsza przyprawa świata nie jest pochodzenia roślinnego, a mineralnego. Mowa tu oczywiście o soli. Ale poza tym przykładem niezwykle mało jest nieroślinnych przypraw. Wśród nielicznych znajdują się m.in. grzyby, takie jak cenne i wyraziste w smaku trufle czy stosowane głównie przez wegetarian płatki drożdży. Oczywiście definicja przyprawy jest subiektywna i może być różnie rozumiana. Zatem różne składniki czy dodatki kulinarne można do tej grupy zaliczyć lub nie. Nie ulega jednak wątpliwości, że to właśnie świat roślin jest prawdziwą skarbnicą aromatów. Pierwszym z przykładów niech będą znane nam wszystkim goździki. O słodkim aromacie przywodzącym na myśl święta Bożego Narodzenia. Źródłem tej przyprawy jest niewielkie, kilkunastometrowe drzewko rosnące dziko w dalekiej Indonezji. Syzygium aromaticum, a po polsku czapetka pachnąca. Poza archipelagiem Moluków, zwanym też wyspami korzennymi, gdzie jest to gatunek rodzimy, drzewa goździkowe są też na szeroką skalę uprawiane, zwłaszcza w innych rejonach Indonezji oraz na Zanzibarze, Madagaskarze oraz w Indiach. Najważniejszym produktem tego gatunku są suszone, nierozwinięte pąki kwiatowe. Chociaż jadalne i uznawane za smaczne są również owoce drzewka. Roślina ta należy do rodziny mirtowatych, podobnie jak m.in. eukaliptus. Liście są intensywnie zielone i dość duże, do 13 cm długości. Zaś kwiaty niewielkie, białe lub kremowe. Prawdopodobnie już od bardzo dawna goździki były znane odległym od Indonezji cywilizacjom. Dowody archeologiczne świadczą, iż były znane w Syrii już około 1700 roku przed naszą erą. Z podobnego okresu udokumentowane jest też użycie tej przyprawy w starożytnych Indiach. W Polsce i w Europie goździki pojawiają się regularnie w średniowieczu, zaś pierwszy przypadek poznania tego gatunku pochodzi z IV wieku z Cesarstwa Rzymskiego, a zatem ze schyłku starożytności. Wanilia natomiast pochodzi z tropikalnych terenów Ameryki Południowej i Środkowej. Źródłem tej przyprawy jest storczyk z gatunku Vanilia płaskolistna. Jest to duże pnącze mogące osiągać do 30 metrów wysokości. Może wyrastać zarówno z ziemi, jak i kiełkować i żyć na powierzchni innych gatunków, a zatem może być epifitem. Często zdarza się, że wanilia wyrasta z gleby, jednak po zniszczeniu jej łodygi przez zwierzęta lub inne czynniki, żyje za sprawą licznych, wypuszczanych przez całe życie korzeni powietrznych, oplatających drzewa, po których się wspina. Liście, tak jak u wielu orchidei, są grube i masywne, o eliptycznym kształcie. Kwiaty, jak przystało na storczyka, są efektowne, o żółto-zielonkawym zabarwieniu. Najważniejszymi dla ludzi są owoce, przypominające podłużne strąki, nazywane laskami wanilii. Są zielone i mają dość słaby aromat. Aby nadawały się do użycia jako przyprawa, muszą być poddawane procesowi kontrolowanej fermentacji i suszenia.
Już w prekolumbijskich cywilizacjach Indianie używali jej do aromatyzowania napoju przypominającego płynną czekoladę. Jest to bardzo droga przyprawa, dlatego współcześnie aromatyczną wanilinę, substancję odpowiedzialną za aromat lasek, uzyskuje się najczęściej syntetycznie, dzięki czemu sztucznie uzyskana wanilina może być powszechnie stosowana jako składnik ciast, napojów czy cukru wanilinowego, potocznie zwanego waniliowym. Roślina ta jest nie tylko zapylana przez pszczoły bezżądłowe, ale również jej maleńkie nasiona są przenoszone przez te owady. Aby roślina wykiełkowała, nasiono musi trafić na strzępki grzyba mikoryzowego, co, jeśli się stanie, rozpocznie symbiozę, która będzie trwała przez całe życie wanilii. Oczywiście szansa na takie połączenie jest bardzo mała. Dlatego wanilia płaskolistna, tak jak wiele innych sorczyków, rekompensuje to, produkując w każdym strąku niezliczoną ilość małych nasion. Co ciekawe, za sprawą tych właśnie pszczół, które są do zapylania niezbędne, wanilia przez wiele stuleci nie mogła być uprawiana na innych kontynentach, gdyż chociaż bardzo dobrze wzrastała, to nie mogła wydawać nasion. Na początku XIX wieku młody chłopiec przypadkowo odkrył technikę sztucznego zapylania kwiatów, co umożliwiło uprawianie wanilii płaskolistnej w innych rejonach świata. Obecnie największymi producentami tej przyprawy są Madagaskar oraz Indonezja, zaś dziko rosnąca wanilia jest coraz rzadsza i narażona na wyginięcie. A następnie szafran. Powszechnie uznawany za najdroższą przyprawę świata, pochodzi z rośliny nazywanej szafranem siewnym. Gatunek ten bardzo przypomina tatrzańskie krokusy spiskie i rzeczywiście są to taksony bardzo blisko spokrewnione. Szafran niekiedy nazywa się też krokusem uprawnym. Nie ma obecnie pewności co do jego ojczyzny. Przypuszcza się, że pochodzi z terenów środkowej lub zachodniej Azji. Często podaje się tutaj wyżynę irańską. Uprawa szafranu już od czasów starożytnych była rozwinięta na Bliskim Wschodzie i w Grecji. Roślina ta jest byliną, najczęściej osiągającą nie więcej niż 20 cm. Zarówno długie i cienkie liście, jak i fioletowe kwiaty bardzo przypominają znane nam krokusy, ale szafran uprawny znacznie odróżnia się długimi i czerwonymi znamionami słupka kwiatu. To właśnie ta część rośliny stanowi ekskluzywną przyprawę. Jej zbiór jest niezwykle czasochłonny. Na pozyskanie 1 kg szafranu przeznacza się około 150 tysięcy kwiatów, a proces wykonuje się ręcznie. Przyprawa ta jest stosowana do sosów, mięsa lub zwłaszcza do potraw z ryżu. Nieco bardziej zaskakująca jest charakterystyka kolejnej przyprawy – anyżu. Jest on bowiem pozyskiwany tradycyjnie z dwóch różnych roślin, które nie są nawet blisko spokrewnione. Oczywiście nie są to dokładnie te same substancje, ale ze względu na bardzo podobny aromat, oba znane są pod tą samą nazwą. Jest to dość dziwna sytuacja, ale postaram się ją prosto przybliżyć. Obecnie dominującym anyżem, jeśli można tak powiedzieć, jest badian właściwy, czyli inaczej anyż gwiazdkowy lub anyż gwiaździsty. Gatunek ten należy do rodziny cytryńcowatych. Jest to maksymalnie 20-metrowe drzewo, którego naturalny zasięg obejmuje Wietnam oraz południowe Chiny. W tym rejonie znajduje się również większość jego współczesnych upraw. Gatunek ten ma dość duże, zimozielone liście oraz żółte kwiaty. Przyprawę stanowią jego zasuszone owoce o charakterystycznym kształcie ośmioramiennych gwiazdek. W niewielkich mieszkach, będących ramionami gwiazdki, znajdują się bardzo aromatyczne nasiona. Owoce są tarte na proszek w całości. Za przyjemny, słodkawy aromat odpowiada jeden ze składników olejku eterycznego, nazywany anetolem. Ten sam związek chemiczny występuje również u drugiego ze źródeł anyżu,
obecnie coraz rzadziej stosowanego. Biedrzeniec anysz to jednoroczna roślina pochodząca prawdopodobnie z terenów Iranu, jednak współcześnie nie występuje już ona w naturze. Uprawiana jest od starożytności w basenie Morza Śródziemnego, zaś w Polsce pojawiała się od średniowiecza, głównie w klasztornych ogrodach za sprawą benedyktynów. Gatunek ten należy do rodziny baldaszkowatych, zwanej również selerowatymi, a zatem jest blisko spokrewniony z takimi gatunkami jak marchew czy koper. Jako przyprawa zastosowanie mają nasiona, dojrzewające w lipcu i w sierpniu na baldachach. Nasiona, pozbawione łupinek, również mieli się na aromatyczny proszek. Współcześnie, ze względu na mniejszą efektywność uprawy, biedrzeniec anyż zdecydowanie ustępuje pod względem światowej produkcji anyżowi gwiaździstemu. A następnie cynamon. Informacją dość powszechnie znaną jest, iż przyprawa ta jest wysuszoną korą drzewa. I tak rzeczywiście jest. Gatunkiem tym jest cynamonowiec cejloński, występujący dziko na Półwyspie Indyjskim oraz, jak wskazuje nazwa, na Sri Lance, położonej na wyspie Ceylon. Jego łacińska nazwa to Cinnamonum verum, co dosłownie oznacza cynamonowiec prawdziwy. Należy tutaj wspomnieć, że również kilka innych gatunków z rodzaju cynamonowiec dostarcza tej aromatycznej przyprawy, a w międzynarodowym handlu zazwyczaj wszystkie je określa się po prostu jako cynamon. Choć zdarza się, że kora cynamonowca cejlońskiego, jako najbardziej ceniona i najdroższa, jest sprzedawana jako cynamon cejloński. Około 85% produkcji tej szlachetnej odmiany wciąż znajduje się na Sri Lance. Wszystkie gatunki, z których pozyskuje się tą przyprawę, występują w Azji, głównie w Indiach, Chinach, Wietnamie oraz Indonezji. Osiągają około 15 metrów wysokości. Liście są duże i błyszczące, o równoległych żyłkach prowadzących wzdłuż liścia. Są to gatunki wiecznie zielone. Na przyprawę przeznacza się głównie korę wewnętrzną drzewa, jednak inne części również mają pewne zastosowanie w kuchni. Wiadomo, że cynamon był znany i bardzo ceniony w antycznych cywilizacjach śródziemnomorskich, zwłaszcza w Egipcie, gdzie był używany do balsamowania mumii najbogatszych arystokratów. Uważano, że jest to magiczne zioło, godne bogów. Rzymianie, oprócz kory, używali również jako przyprawy pąków kwiatowych. Starożytni handlarze utrzymywali w tajemnicy pochodzenie tej niezwykle cennej przyprawy, aby zachować monopol i możliwość dyktowania wysokich cen. Podobnie jak w przypadku goździków, indonezyjskie wyspy Moluki, zwane też wyspami korzennymi, są ojczyzną muszkatu. Muszkatałowiec korzenny to małe, kilkumetrowe, wiecznie zielone drzewo, które dostarcza gałki muszkatołowej. Gatunek ten pod kilkoma względami przypomina gruszę. Zarówno wielkość drzewa, oliwkowa kora, jak i przede wszystkim kolor i kształt owoców. To właśnie w gruszkowatych owocach kryją się nasiona, z których wytwarzana jest gałka muszkatałowa. Nazwą tą określa się suszone, stosunkowo duże nasiono rośliny, pozbawione łupiny oraz czerwonej osnówki, która również ma pewne zastosowanie w aromatyzowaniu potraw. Gałka muszkatołowa jest używana zarówno do słodkich potraw, jak i m.in. do sztandarowego przepisu kuchni francuskiej, sosu beszamelowego. Podobnie jak kilka poprzednich, przyprawa ta trafiła do Europy w starożytności. Co ciekawe, oprócz południowo-wschodniej Azji, skąd ta roślina pochodzi, plantacje muszkatołowca korzennego dość częste są na Karaibach oraz w Ameryce Środkowej. A teraz, lekko łagodząc dominację dalekiej Azji, niezwykłe drzewo pochodzące z południa Australii,
eukaliptus. Być może nie jest to często stosowana przyprawa w polskich domach, ale jako że każdy z nas dobrze zna orzeźwiający aromat eukaliptusa za sprawą olejków, syropów, a przede wszystkim cukierków, wspomnę o nim również w tym odcinku. Eukaliptus gałkowy, nazywany też eukaliptusem właściwym, jest gigantycznym drzewem, jednym z największych na świecie, mogącym w sprzyjających okolicznościach przekraczać 90 metrów wysokości, choć zazwyczaj wyrasta znacznie niżej. Drzewo to posiada charakterystyczną srebrną korę, mocno łuszczącą się zwłaszcza u starszych okazów. Owoce to niewielkie zdrewniałe torebki, przypominające nieco małe żołędzie. Liście eukaliptusa są lancetowate, podłużne i ostro zakończone. To właśnie aromatyczne liście są źródłem olejku eterycznego o orzeźwiającym, mentolowym zapachu i smaku. Substancję tą oddziela się poprzez destylację parą wodną. Tak na marginesie, liście eukaliptusa właściwego stanowią również przysmak koali. Gatunek ten, jak wspomniałem już wcześniej, należy do rodziny mirtowatych. Dla Europejczyków właściwości aromatyczne eukaliptusa zostały odkryte dopiero na początku XIX wieku. Gdy w kultowej kreskówce o przygodach Bolka i Lolka główni bohaterowie mieli udać się tam, gdzie pieprz rośnie, kucharz, zapytany o to, skąd właściwie pochodzi ta przyprawa, odpowiedział bez wahania: z Indii. I ów kucharz miał absolutną rację, gdyż to właśnie w Indiach, konkretnie na wybrzeżu malabarskim, znajduje się ojczyzna pieprzu czarnego. Jest to duże, tropikalne pnącze, osiągające kilkanaście metrów wysokości. Starsze części rośliny są zdrewniałe. Liście mają od 5 do 10 cm. Są równolegle szełkowane. Pieprz kwitnie przez cały rok, zaś kwiaty są maleńkie i niepozorne. Niewielkie owoce dojrzewają zebrane w grona. Oprócz najpospolitszych, czarnych ziaren, które powstają przez suszenie niedojrzałych nasion rośliny, z tego gatunku pozyskuje się również pieprz biały z dojrzałych owoców oraz pieprz zielony, poddawany procesowi liofilizacji lub marynowania. Często w handlu można spotkać się z określeniami takimi jak pieprz czerwony lub pieprz różowy, jednak produkty te pochodzą z innych gatunków roślin. Mimo wyłącznie indyjskiego pochodzenia, obecnie kraj ten jest dopiero czwartym światowym producentem pieprzu, ustępując Wietnamowi, Brazylii oraz Indonezji. Również ta przyprawa pojawiła się w rejonie Morza Śródziemnego w starożytności. Ziarna pieprzu znaleziono m.in. w grobowcu Ramzesa II, faraona Egiptu zmarłego w XIII wieku przed naszą erą. A następnie imbir. W języku potocznym, a nawet w handlu, niekiedy można spotkać się z informacją, jakoby dobrze nam znana, jadalna część tej rośliny była korzeniem imbiru. Jednak w rzeczywistości jest to kłącze. Nazwa gatunkowa tej rośliny to imbir lekarski. Również ten gatunek nie występuje już dziko na naszej planecie. Prawdopodobnie jego ojczyzną były odległe wyspy Malanezji, skąd kilka tysięcy lat temu austronezyjscy żeglarze rozprowadzali imbir po wielu wyspach Oceanu Spokojnego. W Europie pojawił się już w czasach antycznych za sprawą Fenicjan, szczególnie biegłych w dalekich rejsach morskich. Jest to gatunek jednoliścienny, o krótkotrwałych pędach, lecz wieloletnich i złożonych systemach kłączy i korzeni. Prawdopodobnie występował on naturalnie w miejscach zacienionych i żyznych. Pędy płonne, wyposażone w kilkanaście lub kilkadziesiąt lancetowatych, szorstkich liści, osiągają długość około 1 metra. Na osobnych pędach wyrastają żółte kwiatostany. Najważniejsze z ludzkiej perspektywy
kłącza są żółte, niekiedy o różowym zabarwieniu. Największe współczesne uprawy mieszczą się w Indiach. Niekiedy ten gatunek jest też spotykany w uprawie doniczkowej ze względu na dużą tolerancję zacienienia i atrakcyjne kwiaty. Zarówno podobna wizualnie, jak i blisko z imbirem spokrewniona jest kurkuma, a właściwie ostryż długi, gdyż tak nazywa się po polsku ta roślina. Kurkuma jest z kolei łacińską nazwą rodzajową. Należy do rodziny imbirowatych. Pochodzi z Indii, gdzie wciąż występuje dziko. Kwiatostany ostryżu są efektowne, kształtem przypominające kłos. Liście są dość duże, nawet do 40 cm. Kłącza są podobne jak u imbiru, jednak nieco ciemniejsze na zewnątrz, zaś ich wnętrze jest intensywnie pomarańczowe i bardzo mocno barwiące. Co ciekawe, prawdopodobnie kurkuma najpierw była stosowana jako barwnik, a dopiero wieki później zaczęła być używana jako przyprawa. Ma ziemisty, piekący smak, nadający kolor i charakter, między innymi jednej z najpopularniejszych mieszanek przypraw na świecie – curry. Obie funkcje kurkumy były znane i stosowane w wielu cywilizacjach antyku. Dodatkowo przyprawa ta była jednym z częstych środków w tradycyjnej medycynie ajurwedyjskiej w starożytnych Indiach. W średniowieczu kurkuma była w Europie nazywana indyjskim szafranem i stosowana jako znacznie tańszy jego zamiennik. Trzecią już rośliną z rodziny mirtowatych, a zarazem drugą po wanilii pochodzącą z tak zwanego Nowego Świata, jest korzennik lekarski. Ten gatunek rosnący na terenie Ameryki Środkowej i Karaibów stanowi źródło tak zwanego ziela angielskiego. Jest to bardzo duży krzew, a niekiedy również drzewo. Co ciekawe, pokrój drzewiasty, korzennik przyjmuje często na dwugatunkowych uprawach, gdzie w cieniu jego koron znajdują się plantacje kawy, która nie lubi dużego nasłonecznienia. Korzennik kwitnie na biało, a kwiaty tworzą duże, efektowne baldachy. Aromatyczne jest również drewno tego gatunku, używane na Karaibach do wędzenia, oraz liście, z których wykonuje się orzeźwiający napar. Tak zwane ziarna ziela angielskiego są suszonymi w całości kulistymi owocami, które zbiera się jeszcze nie w pełni dojrzałe. Najważniejszym eksporterem tej przyprawy już od około 300 lat jest Jamajka. Polska nazwa odnosi się do faktu, iż to za sprawą angielskich pośredników korzennik trafiał do Europy już od początku XVII wieku, zaś w języku angielskim przyprawę tę określa się jako allspice, czyli dosłownie wszystkie przyprawy. Nazwa ta wzięła się z przekonania, iż aromat korzennika łączy w sobie nutę zarówno goździków, cynamonu, gałki muszkatołowej, jak i pieprzu. Co ciekawe, do dzisiaj w krajach anglosaskich można spotkać się z błędnym przekonaniem, iż sproszkowane ziele angielskie jest mieszanką przypraw. Nieco bliższą nam geograficznie jest ojczyzna lukrecji. Ten gatunek, lukrecja gładka, występuje naturalnie w pasie od wschodniej Europy na zachodzie po Mongolię i Syberię na wschodzie. Uprawiany jest w wielu miejscach, może znosić również polski klimat. Należy do rodziny motylkowych, czy inaczej bobowatych, w której znajduje się wiele znanych nam roślin strączkowych, jak bób, fasola, groch czy soczewica. Jest to jednak roślina wieloletnia. Zielne, nadziemne części lukrecji są co prawda jednoroczne, dorastające zazwyczaj do około 1 metra, jednak wieloletni jest zdrewniały system korzeniowy. To właśnie ta część, korzeń lukrecji, stanowi zarówno przyprawę używaną m.in. do deserów czy piwa, jak i źródło słodkiego smaku,
wykorzystywane do produkcji lukrecjowych słodyczy. Liście, podobnie jak na przykład u bobu, są pierzaste, zaś kwiaty jasnofioletowe. Stosowane powszechnie przyprawy, w tym te mało znane i pochodzące z dalekich krajów, można by oczywiście wymieniać znacznie dłużej. Skupiłem się w tym odcinku na tych najpopularniejszych, a zarazem, jak sądzę, ciekawych. Mam nadzieję, że Państwu również takimi się one wydały. Dziękuję bardzo za obejrzenie i zapraszam do wysłuchania innych moich opracowań na kanale. Pozdrawiam.